Spójrzcie, oto jabłko naturalne, bez GMO, rosnące na wolnym wybiegu stojącym. Widzicie te wszystkie zmarszczki, ale co mnie najbardziej frapuje, te czarne kropki. Widzicie w powietrzu, jak pryskają nas chemikaliami, chemtrails. Samolotów opryskują nas trucizną, te smugi zostają na niebie. Zwykły samolot jak leci, to smuga za chwilę znika za nim. A te smugi zostają na dłużej, bo to chemikalia, depopulacja ludzkości, trucie nas, trucie roślinności. I później różne jakieś pomory świńskie, afrykańskie zrzucają jakieś trucizny na nas specjalnie. I mi się wydaje, że te czarne kropki na tym jabłku, które teraz widać, to są nanoboty. Kolejna teoria spiskowa właśnie mówi, że takie już małe nanoboty mogą nam podać w jedzeniu, które będą nas śledzić. Małe kamerki to są małe nanoboty szpiegujące. Zjadając to z powietrza, z tych smug chemicznych spada na jabłko. Ty zjadasz jabłko i masz w sobie te śledzące nanoboty. Zbierają informacje o tobie i cię zatruwają od środka. Kamerują, nagrywają, infiltracja. To może być, kurde, niezła akcja. Dlatego muszę to sam zinfiltrować i zjeść te nanoboty. Dzięki za uwagę. Pozostańcie czujni.